I mamy tutaj kilka takich objawów, które są bardzo charakterystyczne dla depresji. Nagle stajemy się osobą wycofaną, no to już jest stan taki, powiedzmy sobie, no już bardzo zaawansowany. Jeżeli mamy takie przypuszczenia, że to jest depresja, to jakie teraz kroki najlepiej byłoby podjąć? To jest właśnie ten moment, kiedy no już po tych 2 tygodniach naprawdę trzeba zacząć działać. Powody są bardzo nieoczywiste. Nigdy w życiu nie czułam tak wielkiego dyskomfortu przez 60 minut. Psychoterapia rzeczywiście działa na źródło problemu. Relacje z naszymi rodzicami bardzo mocno wpływają na to, jakie mamy relacje później z naszym partnerem, z naszym dzieckiem. Po prostu każdy ten stres i te wydarzenia, które nas jakby dotykają, one na nas wpływają. 8 na 10 samobójców to są mężczyźni. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rozmowy w Dresie. Dzisiaj będziemy rozmawiać z psychologiem, psychoterapeutką Pauliną Koszut, która przyleciała do nas aż z Niemiec. I będziemy rozmawiać o jakże ważnym dla mnie temacie, a mianowicie temacie depresji, o tym, czym ona się objawia, jak sobie z nią poradzić, z czego może wynikać. Z tego odcinka naprawdę dowiecie się bardzo, bardzo dużo. Dlatego jeżeli ten film, ten podcast Wam się podoba, to bardzo, bardzo Was proszę, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, dajcie 5 gwiazdek na Spotify'u, to bardzo wspiera mój rozwój, a jeżeli ja się rozwijam, no to mogę dla Was tworzyć coraz więcej ciekawych treści. Bardzo dziękuję. Paulina, nie miałam jeszcze nikogo z Niemiec, więc czuję się bardzo wyróżniona, że przyjęłaś zaproszenie. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. I chciałam zacząć tą rozmowę i będę musiała tutaj przeczytać od takiego cytatu, jeżeli można nazwać cytatem, który znalazłam u Ciebie. Ludzie nie udają depresji, oni udają, że są szczęśliwi, oni udają, że są sobą, oni udają, że dają radę. Stąd moje pytanie pierwsze. Czym jest depresja i czym różni się od zwykłego takiego słabszego dnia? Musimy pamiętać, że depresja jest chorobą. Smutek jest takim stanem, który zwykle pojawia nam się po jakimś na przykład wydarzeniu, prawda? Kogoś straciliśmy, zdarzyło nam się jakieś wydarzenie trudne w życiu. I ten smutek zwykle nam się wycisza po jakimś czasie, tak? Czyli ten czas, jakby można powiedzieć, że działa na korzyść. Jakby jesteśmy w stanie stopniowo sobie z tym smutkiem po prostu poradzić. Natomiast depresja to jest taki stan, który się nie dość, że utrzymuje, to on się nam jeszcze pogarsza. I mamy tutaj kilka takich objawów, które są bardzo charakterystyczne dla depresji. Są 3 główne, można powiedzieć takie osiowe, tak? Czyli to jest taki stan, kiedy człowiek ma bardzo obniżony nastrój. To jest taki przewlekły smutek, który aż jest takim cierpieniem. Mamy też spadek motywacji. I taką anhedonię, czyli to jest takie uczucie niemożności czucia szczęścia. Czyli to jest trochę tak, jakbyśmy żyli za taką bardzo brudną szybą, albo jakbyśmy sobie nałożyli taki bardzo ciemny, brudny filtr. Więc to są 3 takie główne objawy, nie musimy mieć ich wszystkich. Jeżeli już pojawiają się nam te 2 i utrzymują się przynajmniej 2 tygodnie, to już jest bardzo poważna podstawa do tego, żeby podejrzewać, że mamy u siebie depresję. Dodatkowo mamy też kilka różnych innych objawów, tak, pod tytułem bezsenność albo w ogóle problemy ze snem, tak? Na przykład takie wybudzanie nocne, nie? Że się wybudzamy i nie możemy zasnąć. Spadek w ogóle takiej chęci do robienia czegokolwiek, nie? I jesteśmy w stanie to zaobserwować, że na przykład z osoby takiej aktywnej, zainteresowanej, spędzającej czas z innymi, nagle stajemy się osobą wycofaną, niezainteresowaną swoimi dotychczasowymi pasjami, osobami, więc też takie w ogóle wycofanie i tak, no, taka niemożność po prostu czucia tej radości z tych czynności, które wykonywaliśmy wcześniej. No i też
potworne zmęczenie. Tak, to są osoby, które mówią, że po prostu no, nie są w stanie właśnie z łóżka wstać. Tak? I to jest takie też często charakterystyczne. Natomiast musimy pamiętać, że są różne też stadia. Tak? I to nie jest tak, że tylko osoby, które z łóżka nie wiem, nie są w stanie wstać, nie są w stanie pracować, nie są w stanie utrzymywać relacji, są chore na depresję. Bo wtedy, kiedy już rzeczywiście bardzo trudno nam jest funkcjonować, no to już jest stan taki, powiedzmy sobie, no już taki bardzo zaawansowany. Natomiast to nie jest tak, że z dnia na dzień się budzimy po prostu z tym stanem. Ten stan się pogłębia i bardzo ważne jest, żeby reagować już na tych początkowych etapach, czyli już wtedy, kiedy czujemy, że coś się dzieje. Że ten smutek, który my przeżywamy, że to, co się z nami dzieje, się pogłębia. Że nawet kiedy stosujemy różne metody, kiedy próbujemy sobie z tym poradzić, no to po prostu nie działa. Nie? Więc bardzo ważne, żeby po prostu nie doprowadzić do tego stanu, kiedy no nie jesteśmy w stanie już funkcjonować, pracować, no żyć. Bo musimy pamiętać, że po prostu ta choroba doprowadza bardzo często do śmierci. No właśnie. I po pierwsze, kilka razy użyłaś stwierdzenia choroba, co jest, myślę, ważne w tej rozmowie. Fajnie, że wspomniałaś o tych objawach, dlatego że, i to jest też ciekawe, zdarza się, że piszą do mnie osoby, z racji tego, że ja dość publicznie mówię o tym, że ja z depresją i się zmagałam i zmagam, gdzieś tam doświadczyłam. I się pytają właśnie, jak się, że oni nawet nie wiedzą tak do końca, nie? Czy to już jest u nich po prostu kwestia złego dnia, czy właśnie to jest już coś, czym powinni się zająć. Tym bardziej, że cały czas niestety przez społeczeństwo bardzo często jest taka narracja, no weź się w garść. Więc fajnie, że powiedziałaś o tych symptomach i tutaj chciałam jeszcze tylko chwilę pociągnąć ten temat, bo powiedziałaś, że depresja to nie musi być taki już stan, nie musi wyglądać jako ten taki stan, że już nie możemy wstać z łóżka. To takie dość adekwatne też do tego cytatu. Bo są osoby, prawda, które zmagają się z depresją, a funkcjonują, wydawałoby się, normalnie. No zakładają takie maski. Nie? I to też jest w zależności, to też jest zależne też od człowieka, bo nie mamy obrazu jakby depresji takiej od do, nie? Że jakby wtedy to jest depresja, a wtedy to już nie jest depresja. Jakby, no, patrzymy też na tego człowieka indywidualnie. Tak? Jeżeli te objawy, kiedy widzimy, że coś się dzieje, kiedy człowiek po prostu jasno komunikuje, że no, jest nieszczęśliwy, że nie potrafi tego szczęścia odczuć, że jego życie po prostu z dnia na dzień staje się coraz smutniejsze, coraz gorsze, no to jest ten moment, kiedy trzeba szukać dla siebie wsparcia. My nie czekamy, nie próbujemy tej choroby przeczekać, tego stanu przeczekać, bo musimy cały czas pamiętać, że właśnie musimy odróżnić, tak? Ten smutek pod tytułem coś się rzeczywiście w moim życiu wydarzyło i ja mam prawo go odczuć i daję sobie na to przestrzeń, tylko że jakby widzimy też, co się na przestrzeni tego czasu dzieje. Że są momenty, kiedy czuję, kiedy jest mi lepiej, są na przykład w sytuacji żałoby, prawda? Jakby czujemy wewnętrznie ten smutek, wiemy, z czego on jakby wynika. Natomiast no, na przykład jesteśmy mimo to w stanie się zmotywować do tego, żeby te czynności wykonywać, prawda? Czyli właśnie tak jak, nie wiem, mamy, które mają dzieci do tej pory, tymi dziećmi się opiekowały, zajmowały i też jakby nadal wykonują te rzeczy. Natomiast kiedy pojawia się już taka sytuacja, że no, ten nastrój jest coraz gorszy, coraz mniej sobie radzimy z tymi sytuacjami i to jest jakby z tymi obowiązkami i to jest takie ciągłe i wręcz pogarszające się, a nie na zasadzie okej, rano czuję się bardzo źle, ale jestem w stanie tą uwagę gdzieś tam odciągnąć od, nie wiem, od tej straty, tak? W przypadku właśnie jakby żałoby. Jestem w stanie pracować, daję sobie czas na żałoby i na przeżywanie tych trudnych momentów, ale jestem w stanie normalnie też funkcjonować. Tak? I jakby widzę, że coraz więcej jestem w stanie robić, coraz więcej mi te czynności też, jakby jest powrót do równowagi. Tak? Czyli kiedy czujemy, że jest na przestrzeni tego czasu jest powrót do równowagi. To tutaj prawdopodobnie tej depresji nie ma. Natomiast kiedy jakby zauważamy, że
no właśnie jest coraz gorzej, że coraz mniej sobie radzimy, że odpuszczamy, nie wiem, obowiązki, że nic nas kompletnie nie cieszy i to się utrzymuje. I to jest taki stan, który się utrzymuje przez 2 tygodnie tak ciągle, czyli właśnie nie ma tych takich momentów takiego... Takich dobrych przebłysków, nie? To jest właśnie ten moment, kiedy no już po tych 2 tygodniach naprawdę trzeba zacząć działać, żeby nie doprowadzić do tej sytuacji, że to po prostu nam no, zaburza całe funkcjonowanie, tak? Czyli dajemy sobie te 2 tygodnie, powiedzmy, na ten smutek, oczywiście w przypadku żałoby, no to mówimy i o roku, prawda? Jasne. Natomiast jakby widzimy też, co się dzieje w ciągu tego roku. Tak, no bo oczywiście no jest smutek, jest strata, jest tęsknota za tą osobą, prawda? No jakoś uczymy się znowu żyć z tą stratą, ale jakby jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. Jakby widzimy, że ja sprzed roku jestem, no jakby funkcjonuję na pewno nie gorzej niż wtedy, kiedy ta strata gdzieś tam nastąpiła, tak? Niż lub chwilę po. Więc no taka obserwacja siebie. Tak? Czy to się właśnie pogłębia, czy jakby jestem wyłączana coraz bardziej z tych poszczególnych, nie wiem, swoich ról, w ogóle z życia i tracę po prostu tą motywację i radość na wszystkich poszczególnych jakby elementach swojego funkcjonowania, czy właśnie jest tak, że jest troszeczkę lepiej. Może nie od razu, ale troszeczkę lepiej. Więc wtedy, kiedy troszeczkę jest już nam lepiej i gdzieś tam czujemy, że sobie radzimy, że zaczynamy jakby widzieć to światełko w tunelu. Bo te osoby, to jest bardzo ważne, że te jakby osoby chorujące na depresję, no one są w takim, my mówimy o takiej triadzie, prawda, że to jest takie pesymistyczne w ogóle myślenie o sobie, o świecie i brak w ogóle jakiegoś takiego pozytywnego myślenia o swojej przyszłości, mm-hmm. o przyszłości w ogóle. Czyli mamy taki stan po prostu beznadziei, który mm-hmm. się utrzymuje. Dobrze też, że wspomniałaś o tej żałobie, bo chciałam poruszyć w kolejnym pytaniu temat tego, czy ty musisz mieć jakąś konkretną przyczynę do tego, żeby tą depresję mieć. Bo jak ja pierwszy raz wrzuciłam gdzieś tam post o tym, że choruję na depresję, to było kilka komentarzy w stylu, ale przecież masz super męża, masz córkę, masz pracę i tak dalej. I tak sobie myślę wtedy i zawsze to podaję jako taki przykład, że ale przecież są osoby bardzo znane na całym świecie, które są popularne, zarabiają... gigantyczne pieniądze i takie osoby niestety, ale kończyły samobójstwem. Komice. Robin Williams na przykład, niesamowity, który w ogóle ta historia jeszcze jest bardziej tak, skomplikowana, bo tam jeszcze wchodziła w grę jakaś choroba inna. Więc wracając do początku mojego pytania, czy trzeba mieć powód, w sensie, czy musi być w twoim życiu coś, czy musisz mieć jakieś takie, wiesz... przeżycie typu żałoba, tak. Śmierć kogoś bliskiego, żeby na tą depresję zachorować? Powody są bardzo nieoczywiste. To jest właśnie to, co ty mówisz, prawda? Czyli pojawia się choroba i my widzimy obiektywnie, że w tej sytuacji, w której jesteś, no nie ma powodu. Natomiast no, depresja jest chorobą o tyle podstępną, że pojawia się bardzo często w sytuacji, kiedy już jest właśnie okej. Okay. Czyli czasami jest tak, że dzieją się różne, mówi się, prawda, że nie choruję na depresję, bo jestem słaby, tylko dlatego, że zbyt długo byłem silny. Silny. Więc to tak trochę jest, że ta depresja czy jakby często pojawia się wtedy, kiedy już organizm trochę odpuszcza, kiedy już czujemy się w zasadzie bezpiecznie i wszystko powinno być okej. No i ona nam się wtedy po prostu pojawia. Bo depresja jest też bardzo często wynikiem stresu, prawda? Czyli, a ten stres, no to może być trauma pod tytułem jakiś wypadek, molestowanie, takie jednorazowe, powiedzmy, jednorazowa sytuacja, która się właśnie odbija i gdzieś tam po prostu siedzi nieprzepracowana i ta osoba sobie gdzieś tam z tym nie radzi i ten stres po prostu cały czas tutaj krąży i po prostu ten organizm niszczy. Ale mogą to być też takie traumy, które w zasadzie nie uznalibyśmy za traumę, na przykład tak z perspektywy czasu, albo po prostu jakby z perspektywy drugiego człowieka, tak? Czyli na przykład wtedy, kiedy dziecko jakby doświadcza braku bezpieczeństwa po prostu ze strony rodziców, tak? Albo jakiegoś takiego zaniedbania, albo właśnie nadopiekuńczości. To też jest bardzo często przyczyna dla dziecka ogromnego stresu.
i też wdrukowywania takich przekonań, które gdzieś tam ten organizm na przestrzeni lat wyniszczają i po prostu w pewnym momencie już to zaczyna wychodzić na wierzch, właśnie w postaci depresji. Czyli to mogą być takie traumy na przykład z dzieciństwa i one mogą wychodzić dopiero po wielu latach, nawet w życiu dorosłym. Tak, bardzo często. To niekoniecznie musi być coś, co się wydarzyło tydzień temu i teraz ja mam depresję po tygodniu, nie? Tak, bo trochę z tymi traumami takimi dziecięcymi jest tak, że my sobie to obudowujemy takimi naszymi mechanizmami obronnymi, tak? Czyli jakby radzimy sobie z tym wszystkim po prostu na swój własny sposób, ale to tak, to jest trochę tak, jakbyśmy trzymali cały, jakby się nam gotowało coś, wiesz, w garczku, jakaś woda powiedzmy, i po prostu cały czas trzymamy tą pokrywkę, żeby nam ta woda tutaj nie wychodziła. I po prostu w pewnym momencie przestajemy już mieć siły na to i ta woda po prostu musi się rozlać. Tak. No to jest taki trochę przykład przynajmniej tego takiego, bym powiedziała, ostatniego nawrotu. Nie wiem, na ile to jest profesjonalne stwierdzenie depresji u mnie, bo ja tutaj tak z mojego życia, ja jako osoba, która jest gdzieś tam, nie wiem, czy słowo predysponowana jest dobrym, ale gdzieś miała doświadczenie w przeszłości z depresją. Jak rodziłam swoją córkę, to ja się spodziewałam, wiesz, wszystkiego najgorszego, wiedząc o tym, co się dzieje na przykład w połogu w kontekście depresji u kobiet. I ja byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, słuchaj, przez pierwsze pewnie 9 miesięcy, że to się nie pojawiło u mnie. I ja już byłam przekonana... Ale robię wszystko, żeby się nie pojawiło. Tak, ale też byłam przekonana, że to się nie pojawi. I dopiero faktycznie, masz trochę w tym racji, dopiero trochę jak się zaczęło wszystko tak stabilizować, że ja już trochę ogarnęłam temat tego, jak w ogóle być rodzicem z racji tego, że to było moje pierwsze dziecko. Już tak poczułam, że gdzieś to mamy w garści. No to wtedy, wiesz, wszystkie wrotki spadły. Więc faktycznie trochę tak jest. Znaczy na pewno tak jest, bo tutaj jesteś specjalistą. I co w takiej sytuacji? W sensie w idealnej sytuacji, tak? Jeżeli mamy takie przypuszczenia, że to jest depresja, to jakie teraz kroki najlepiej byłoby podjąć? No, w takim idealnym świecie najlepsze byłoby skierowanie się do specjalisty, czyli do psychologa, do psychoterapeuty albo do psychiatry. No i to oczywiście są takie dwie grupy osób, takie osoby, znaczy w zasadzie trzy. Pierwsza to jest taka, która w ogóle nie chce i chce sobie poradzić sama, albo twierdzi, że po prostu no, nie ma możliwości, żeby taka choroba ją dopadła. Druga grupa to są osoby, które w życiu nie pójdą do psychiatry. A trzecia grupa to są osoby, które nigdy nie pójdą do psychoterapeuty, bo to psycholog. No i tutaj mamy ogromną rolę też grupy wsparcia, czyli rodziny, przyjaciół, znajomych. Bo jeżeli jest. Jeżeli jest, właśnie, to też w idealnym świecie. Natomiast no, jest kilka dróg, prawda? No, jeżeli już widzimy, to oczywiście w zależności od danej osoby, tak? Od też przekonań, od tego, w jakim to środowisku funkcjonuje, gdzie mieszka. Natomiast jeżeli pojawiają się te pierwsze symptomy i widzimy, że coś jest nie tak, to ja zalecam, żeby się udać do swojego lekarza rodzinnego. Tak, żeby sprawdzić, czy na przykład nie ma jakichś niedoborów, bo często jest tak, że takie objawy podobne zdarzają się w chorobach tarczycy na przykład, nie? Więc dobrym takim pierwszym krokiem, jeżeli taka osoba się obawia albo nie ma po prostu miejsc, bo też nie oszukujmy się, ten dostęp do tych specjalistów zdrowia psychicznego jest też bardzo utrudniony. Więc też dobrym sposobem jest to, żeby się udać po prostu do swojego lekarza, opowiedzieć po prostu jak jest. Tak, jakby nie ukrywamy tego tutaj. No to też jest różnica między kobietami a mężczyznami, jasne, tak? To pewnie za chwilę o tym porozmawiamy. Natomiast powiedzieć jak jest, jak się czujemy. I lekarz tutaj powinien też coś doradzić, przede wszystkim zrobić badania, bo to jest ważne, żeby taką diagnostykę zrobić. To też wiadomo, no, są też takie symptomy też dodatkowe, prawda? Bo czasami nam się pojawiają zaburzenia lękowe, hipochondria nam się pojawia, więc też czasami dobrze właśnie się udać do takiego lekarza, który też wykluczy po prostu te choroby, które sobie gdzieś tam czasami, które gdzieś widzimy, nie? Po prostu u siebie. Jeżeli z takiego medycznego punktu widzenia jest wszystko ok, nie mamy niedoborów, jakby lekarz nie widzi przyczyn, dla których my się czujemy tak, jak się czujemy. No to tutaj najlepszym sposobem, najlepszym, no,
No tak, no jedynym, jakby, no, jakby najlepszym sposobem, żeby sobie pomóc, jest udanie się do albo psychologa, albo psychoterapeuty, albo psychiatry. A powiesz mi, bo myślę, że, znaczy nie myślę, jestem prawie przekonana o tym, że bardzo mało, może nie bardzo mało, ale jeżeli ktoś się nie interesuje i nigdy nie konsultował się albo ani z psychiatrą, ani z psychoterapeutą, możesz mi powiedzieć... Różnica. Czym to się różni? Bo czasami ludzie myślą, że... To jest to samo. To jest jedno i to samo. Tak. Psycholog to jest osoba, która skończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia. To jest taka osoba, która no, zdobywa wiedzę na, jakby o tym, jak funkcjonuje ludzka psychika, jak funkcjonuje ludzki mózg, uczy radzenia sobie jakby później, tak, kiedy pracuje, bo wiadomo, że po tej psychologii można różne rzeczy robić. Tak, są psycholodzy sportu, są psycholodzy właśnie pracujący kliniczni, społeczni, jakby też zakres jest różny, jest duży. Natomiast w kontekście takim pomocowym i w kontekście zdrowia w ogóle psychicznego, no to są głównie tacy psycholodzy, którzy często są po specjalizacji psychologia kliniczna. No i tam uczą się właśnie, jak funkcjonuje mózg, jak radzić sobie ze stresem, jak też pomagać w ogóle sobie radzić ze stresem. I często taka konsultacja z psychologiem odbywa się na zasadzie takiego poradnictwa. Rzeczywiście, tak? Czyli mamy jakiś problem, na przykład widzimy, że nie dogadujemy się z mężem, widzimy, że nie radzimy sobie ze stresem, widzimy, że ten stres nas w jakiś sposób tutaj bardzo zjada i nie jesteśmy w stanie sobie z tym pomóc, no to, to ten psycholog jest w stanie tak doraźnie, powiedzmy sobie, tak? Czyli w takich sytuacjach jakieś, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, jaką decyzję podjąć, tak? Czyli taka sytuacja tu i teraz, nie? Rzeczywiście coś się wydarzyło, potrzebujemy wsparcia, to psycholog jest bardzo dobrą osobą, do której możemy się udać. Też mamy psychologów w szkole, prawda, mamy psychologów w... Albo przynajmniej fajnie by było, jakbyśmy mieli. A fajnie by było. Właśnie wiem, że nie zawsze to jest. No ale jakby założenie byłoby dobre, tak. Prawda, żeby byli, bo na pewno by bardzo są pomogli. Potrzebni. No też w szpitalach, prawda? Natomiast psychoterapeuta to jest już osoba, która kończy 5-letnie studia, szkołę psychoterapii. I to jest jakby szkolenie, które odbywa się w różnych nurtach. Mamy kilka takich nurtów dominujących, oczywiście tych nurtów na dzień dzisiejszy jest bardzo dużo. Niestety jest to też taka trochę sprawa nieuregulowana, nie mamy też ustawy o zawodzie psychoterapeuty, więc no, jest to niestety temat trudny. No bo dzisiaj w zasadzie każdy może się tym psychoterapeutą nazwać. Rozmawiałyśmy o tym przed nagraniem. Tak, i dlatego ja też w moim e-booku, którego wydałam na początku lutego, na początku marca, no właśnie to wszystko jakby napisałam, jakie są w ogóle nurty, na co zwracać uwagę też przy wyborze psychoterapeuty. Dlatego, że mamy no właśnie kilka wiążących szkół, mamy też listę w ogóle takich certyfikowanych psychoterapeutów, tak? Więc no jest to do sprawdzenia, można sobie to jakby sprawdzić i wybrać dla siebie odpowiednią osobę. No i mamy też kilka nurtów, mówię, no jest takich cztery takie główne, powiedzmy sobie najbardziej zbadane, tak? No wiadomo, psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia psychodynamiczna, systemowa, humanistyczna i teraz taka, która łączy w zasadzie, a przynajmniej próbuje połączyć te wszystkie, to jest psychoterapia integracyjna. Natomiast tak naprawdę nurt nie ma tutaj aż takiego dużego znaczenia, bo tak naprawdę w tych nurtach chodzi o to, że jest różna droga dojścia. Tak? Bo ja mówię i tak uważam, że psychoterapia to jest pomoc w usunięciu przeszkód na drodze do dobrego, satysfakcjonującego życia. I właśnie te drogi są różne, tak? Terapeuta poznawczo-behawioralny będzie różnie do tego podchodził, różna będzie droga, psychoterapia psychodynamiczna jeszcze inaczej. Dlatego bardzo ważne jest, żeby tak właśnie poczytać, zapoznać się, na czym to będzie polegało, czy to będzie właśnie, czy ten terapeuta będzie bardziej taki dyrektywny, czy właśnie mniej, czy jesteśmy na ten moment otwarci na to, żeby właśnie no, mówić więcej niż gdzieś tam odpowiadać na pytania. A czasami po prostu trzeba spróbować. Dokładnie. Ja też uważam, że powinniśmy iść tam, gdzie najbardziej nie chcemy. Czyli jeżeli najbardziej boimy się...
Jeżeli najbardziej boimy się tego nurtu psychodynamicznego, albo może nawet nie, jeżeli najbardziej boimy się tego nurtu systemowego, który bierze pod uwagę cały system rodzinny. O, okej. Okay. Ja akurat w tym nurcie nigdy nie byłam, więc... Tak, on jest też bardzo, bardzo ciekawy, ale też... No, tak, bardzo dużo też nosi, zresztą tak jak każdy nurt, ale no, jakby w ogóle ta metodologia jest taka ciekawa, no właśnie dlatego, że tutaj wchodzimy w ten system rodzinny, powiązań rodzinnych, relacji, więc tego się bardzo często osoby boją, bo wiemy, jak to w tych rodzinach jest. Jest. Każda rodzina jakieś tam ma swoje własne problemy. Wiadomo. Tak, ja ze swojego doświadczenia właśnie powiem, że jak ja pierwszy raz, a też się bez bicia przyznaję, że ja byłam u dużej ilości psychologów, a swoją pierwszą psychoterapię odbywałam pewnie mając lat 13, to właśnie jak pierwszy raz poszłam na terapię z psychologiem psychodynamicznym, który przy całe spotkanie prawie nic nie powiedział. Nigdy w życiu nie czułam tak wielkiego dyskomfortu przez 60 minut. Więc, tak. Więc też... Też może w drugą stronę też się nie warto zrażać po prostu po pierwszym spotkaniu, bo być może po prostu się nie trafiło na właściwą osobę. Poza tym to też nam coś pokazuje, prawda? Że ciężko nam jest o sobie mówić. Tak. Albo, że nie potrafimy siedzieć w ciszy. Dokładnie, że ta cisza jest dla nas niekomfortowa. Tak, że właśnie musimy tą ciszę zagadywać. To też pokazuje pewne schematy, którymi w ogóle w życiu funkcjonujemy. Więc ja uważam, że taka terapia jest no, jakby w ogóle świetna. Zresztą, co mogę mówić? No tak. Ale też bardzo też taka ciekawa, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest ta terapia grupowa. No, która tam w ogóle pokazuje, w jaki sposób my wchodzimy w grupę, jak my funkcjonujemy w tej grupie, jaką rolę przyjmujemy w grupie. No, to jest taki taka mała próbka tego świata, w którym my żyjemy. Ale to jest chyba jeszcze bardzo mało popularne w Polsce, tak mi się wydaje. W moim środowisku wydaje mi się, że jest bardzo popularne, okay. ale ja jestem jakby w środku, tak? Więc dla mnie może to być trochę niemiarodajne, ale no, wydaje mi się, że powinno być coraz bardziej. Zwłaszcza mówię, w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tą izolację i problemy takie w relacjach. Tak. Jeszcze, przepraszam, muszę dokończyć psychiatra. Właśnie tak chciałam powiedzieć, bo to jest, wiesz co, często jest taki w ogóle... na przykład z zapisywaniem leków, nie? To jest takie, wiesz, że przyjdziesz do psychologa i oczekujesz, że dostaniesz jakieś tabletki, nie? To tak. Psycholog i psychoterapeuta nie wypisują recept i zwolnień, o ile nie są psychiatrami. Bo też tak się zdarza. Tak, mamy dzisiaj to też, zresztą fajnie, bo wielu psychiatrów też się szkoli w szkole psychoterapii, więc to podejście jest takie szerokie. Natomiast no, lekarz psychiatra jest lekarzem medycyny, który jakby ukończył specjalizację psychiatra. Tak? Czyli mówimy, że jest to lekarz specjalista. No i ten lekarz, jeżeli trafimy do niego w pierwszej kolejności, czyli na przykład pomijamy, nie wiem, psychologa, psychoterapeuta i w pierwszej kolejności trafiamy na psychiatrę, to zwykle pierwsza konsultacja trwa około godziny, bo jest to taka dłuższa też konsultacja, no, która no, też polega na takim dosyć szerokim wywiadzie, tak? Więc tam dotykamy, pytania zwykle też dotykają właśnie dzieciństwa, doświadczeń i tego, co się w życiu wydarzyło, tak? Więc dużo też takiej retrospekcji, bo ten lekarz musi, że tak jak podobnie jak psycholog i psychoterapeuta, musimy poznać pacjenta, klienta, tak? Żeby zobaczyć sytuację. W ogóle co doprowadziło do tej sytuacji, a już jakby no, doświadczone osoby już to widzą, tak? Po pierwszym spotkaniu, po tym pierwszym wywiadzie już wiadomo o co chodzi, co się mogło zadziać. No i po takiej konsultacji albo jest wprowadzona farmakoterapia, albo nie, bo nie zawsze taka wizyta musi się kończyć farmakoterapią. Czasami jest wprowadzona dodatkowa diagnostyka, badania dodatkowe, żeby właśnie sprawdzić, czy to nie jest właśnie na podłożu takim fizjologicznym. Zresztą generalnie jest, no bo nie oszukujmy się, no właśnie. Wiadomo, że depresja, choroby psychiczne są też chorobą fizjologiczną, ale jakby mówię, wiadomo o co chodzi, tak? Żeby zobaczyć, czy nie ma tego, czy nie wychodzą nam w krwi jakieś niedobory. Niedobory. No i bardzo często już teraz jest taka współpraca między psychoterapią a między psychiatrą a psychoterapeutą. Że się łączy. Tak, że to się łączy, zwłaszcza w takich ośrodkach psychologiczno-psychiatrycznych, no to tutaj mamy taką współpracę między psychiatrami a psychoterapeutami. Oni się też jakby wymieniają tymi informacjami o pacjentach i po prostu psychiatra często
chciałam powiedzieć, wysyła potocznie, ale po prostu proponuje. Tak, proponuje, bo to nigdy nie jest jakby obowiązek. Tutaj no tak. Właśnie musimy, trzeba pamiętać, że to nie jest w żaden sposób obowiązek. To ma być współpraca. Zarówno z psychiatrą, jak i psychoterapeutą. Tutaj nie ma czegoś takiego, że jak czegoś nie zrobisz, no to nie wiem, to ja się na siebie obrażam. Przynajmniej nie powinno tak być. Bo to ma być na zasadzie współpracy. Też po to lekarz czy psychoterapeuta jakby wchodzą w tą relację z pacjentem, żeby też poznać go, żeby też potrafić go jakby w odpowiedni sposób też wyedukować. Bo tutaj bardzo dużo mam takie psychoedukacji, bo mamy dużo niewiedzy, mamy bardzo mało świadomości, więc zanim też takie w ogóle leki zostaną wprowadzone, to bardzo wielu pacjentów no się boi, prawda? Więc oczywiście. Na przykład też wolą raczej psychoterapią, a te leki gdzieś tam w późniejszym stadium. I teraz tak, no to też tak jest, że w przypadku depresji najlepszą formą leczenia jest psychoterapia. Dlatego, że no, psychoterapia jakby działa na źródło problemu. To nie jest działanie doraźne, to nie jest jakby uzupełnianie, nie wiem, serotoniny i wyrównywanie stanu organizmu, tylko psychoterapia rzeczywiście działa na źródło problemu. Jesteśmy w stanie to przepracować, wyeliminować, też bardzo dużo zmienić, prawda? No bo taka psychoterapia też w ogóle zmienia dużo w życiu, w podejściu, no, jakby zmienia. Z tego, jakby bardzo dużo z tego dotychczasowego funkcjonowania. Natomiast farmakoterapia jest też bardzo często po prostu potrzebna. No bo jeżeli mamy osobę, która właśnie ma myśli samobójcze na przykład. Ma myśli samobójcze, jest jej bardzo, jakby straciła tą taką motywację, chęci, w ogóle taką nadzieję, no to takiej osobie bardzo ciężko też, w ogóle takiej osobie się bardzo ciężko przebić. Tak? Czyli rozmawiać z nią o takich rzeczach no, jakby głębszych, tak? Jakby wejść w te głębsze struktury, bo tutaj się zatrzymujemy na tym smutku. Tak? I wtedy czasami psychoterapeuci proponują taką wizytę właśnie u lekarza, żeby te leki wprowadzić, żeby ustabilizować te objawy. Tak? Więc wtedy właśnie ta współpraca między psychoterapeutą i lekarzem psychiatrą jest bardzo ważna, tak, żeby właśnie tymi informacjami się wymieniać i jakby robić wszystko, co będzie najlepsze dla tego pacjenta, tak? Więc no ja właśnie chciałam też podkreślić, że jednak leki czasami są bardzo potrzebne, sama zresztą z nich korzystałam, więc tutaj nie ma się absolutnie czego wstydzić, to w ogóle chciałam to słowo wstyd podkreślić. Nie, to jest po prostu uzupełnianie. Leki traktujemy jako uzupełnianie niedoborów. Jeżeli brakuje nam witaminy, jeżeli brakuje nam magnezu i drga nam powieka, no to wiemy, że trzeba wziąć magnez, bo czegoś nam w organizmie brakuje. I tak samo jest z depresją. Depresja to jest zaburzenie neuroprzekaźników w mózgu. Tak? Więc bardzo często po prostu depresja objawia się tym, że mamy niedobory serotoniny i dopaminy. Więc trzeba to uzupełnić. Oczywiście psychoterapia polega na tym, że my się uczymy jakby na nowo to produkować. Tak? Uzupełniać właśnie stylem życia, podejściem, przekonaniami. Natomiast no właśnie są takie sytuacje, kiedy tego jest tak mało, że ciężko nam jest po prostu ruszyć. Ciężko nam no właśnie ruszyć, nie? Więc traktujemy, ja farmakoterapię traktuję jako bardzo taką wspierającą metodę po prostu leczenia i czasami jest to konieczne. Tak, ale właśnie chciałam podkreślić, że właśnie ta psychoterapia jest tutaj moim zdaniem, przynajmniej z mojego doświadczenia, niezbędna ze względu na to, że no gdzieś jednak zazwyczaj ta przyczyna leży. Tak. Czy to, że to nie, tak jak rozmawiałyśmy, to nie musi być coś, co się wydarzyło wczoraj czy 7 dni temu. Najczęściej to pewnie jest coś, co się wydarzyło wiele lat temu. Ale często to jest takie, te leki czasami, jeżeli zostaniemy z samymi lekami, to często to jest takie trochę zamiatanie dokładnie pod dywan, tak, nie? Tak, tak. To jest jakby unikanie znowu, jakby zobaczenie, co tam pod tym dywanem jest. Tak, bo to jest, ta kulka nam tutaj rośnie i ona nam przeszkadza po prostu. Jak chodzimy i widzimy tą bólkę pod dywanem, no to po prostu widzimy, że ona tam jest, tak? Mimo, że jest ładny dywan. Więc no, chociaż to jest trudne. Pamiętajmy i wiemy to, że psychoterapia to nie jest przyjście na kawę. Nie, tak czasami niektórzy myślą po amerykańskich filmach, nie? Jak leżą ludzie na kozetce i tam mają właściwie psycholog, to jest najlepszy przyjaciel i tak dalej. Zazwyczaj z mojego doświadczenia jest tak, że przynajmniej na początku psychoterapii
to na początku ja się czuję dużo gorzej, zanim się poczuję lepiej. I czasami nawet po takiej godzinie u psychoterapeuty, jak się wychodzi, to zauważyłam, że często ten dzień po jest taki nawet trudniejszy do przebrnięcia, nie? Więc to na pewno nie ma się też, znaczy trzeba się też przygotować na to, że to jest ciężka praca, jak... Ja to troszkę porównuję do budowy domu, ale najpierw jakby mamy taki domek zbudowany taki troszkę po macoszemu, nie? Troszkę tutaj jakaś cegiełka, to jakieś drewienko. I tak sobie gdzieś tam ten domek jest. No nie jest w nim jakoś super wygodnie i przecieka i w ogóle, no ale sobie w nim gdzieś tam żyjemy. I później przychodzimy do terapeuty, terapeuta mówi, no to burzymy. Burzymy. Burzymy i budujemy porządne, od nowa. I to burzenie jest najtrudniejsze. Bo wtedy tak. Bardzo dużo się dowiadujemy, bardzo dużo jest naszej niezgody, mamy bardzo dużo żalu do różnych osób z naszego otoczenia, zmienia się nasza w ogóle wizja tych osób, burzą się autorytety, dużo się dzieje, ale to jest fantastyczna wiedza, którą się zdobyła. A powiedz mi, bo tego nawet nie mam tutaj pytania, ale jak o tym mówimy, to mi wyskoczył przed oczami, nie będę cytować, bo na pewno bym zepsuła, ale jeden też z twoich cytatów właśnie a propos najbliższej rodziny, że też często są ludzie, bo wiesz, przyjęło się, ja nikomu nie chcę tutaj absolutnie mówić, żeby teraz odcinał wszystkie po prostu kontakty, to jest jakby rzecz indywidualna, ale przyjęło się mówienie, że ale bo to jest twoja mama, ale bo to jest twój tata i że tej rodzinie czasami dużo więcej się, nie wiem czy słowo wybacza, jest adekwatne, ale że bardziej, dużo więcej nadużyć może z ich strony jesteśmy w stanie przyjąć, bo wydaje nam się, że powinniśmy. Raz, że wydaje nam się, że powinniśmy, no to jest takie trochę nasze, nie wiem, czy to jest jakaś kwestia kulturowa, może trochę tak. Trochę tak. Ale no musimy pamiętać, że rodzice są dla nas najważniejszymi osobami w życiu. Od samego początku i nawet jak my już jesteśmy dorosłymi ludźmi, no to nadal no to mama i tata odgrywa ogromną rolę w naszym życiu. I idealny obraz jest taki, że mama i tata są wspierający, że dają poczucie bezpieczeństwa, że można na nich liczyć, że są autorytetami. I tak jest w dzieciństwie. Bo jeżeli teraz spróbujemy się wrócić do małej Ani i do małej Pauliny, no to jakby teraz na to patrzymy trochę inaczej, bo jesteśmy dorosłymi osobami, jakby widzimy tak, więcej. Tak. Natomiast dziecku się ten świat trochę zawęża i dla niego tym światem jest mama i tata. No i tak i tacy jacy ci rodzice są, takich my ich przyjmujemy. Czyli jeżeli mama jest przemocowa, no to my tak tą miłość widzimy. Czyli miłość to przemoc. Czyli... Tak, a przemoc to nie tylko bicie, żeby było jasne. Mamy różną przemoc, tak? Ale właśnie, nie wiem, krytyka. Nie wiem, cały czas krytykowanie. No to uznajemy, że to jest w takim razie, tak się tą miłość okazuje. No i my tak przez ten świat idziemy i to mamy i tych rodziców kochamy tak samo. I uznajemy, że to jest normalne, że tak powinno być. Tylko nie widzimy konsekwencji. Jakby te konsekwencje odczuwamy właśnie wtedy, kiedy przychodzi choroba. Albo wtedy, kiedy nam się coś nie układa, albo wtedy, kiedy mechanizmy obronne po prostu przestają nam działać. Więc... To są trudne rzeczy, nie? Ja je obserwuję u osób, które mnie obserwują i piszą jakieś swoje prywatne wiadomości. U znajomych osób, które podejmują jakieś decyzje, które im niekoniecznie służą. Ale uważają, że bo... Potrzeba. Bo powinni, bo wypada cokolwiek. Bo wiesz, jeszcze chodzi o to, że my nie chcemy też rodzicom robić przykrości. Bo jeżeli właśnie ta relacja jest taka nadal dziecięca, bo my też jako dzieci patrzymy na świat tak egocentrycznie, tak? Czyli jeżeli mama albo tata jest zły, to przez to, że ja byłam niegrzeczna, tak? Albo jeżeli mama ta jest smutna, to znaczy, że muszę ją rozweselić albo zrobić coś. Czyli patrzymy egocentrycznie, a dwa, też bierzemy za to odpowiedzialność. Więc wiesz, i nam się rodzi właśnie takie zachowania pod tytułem, nie wiem, no nie chcę... Przebywanie z rodzicami nie jest dla mnie przyjemne i miłe i nie daje mi radości, no ale przecież muszę tam być, bo oni mnie potrzebują, bo muszę pilnować, co tam się dzieje, nie? Bo to jest moja odpowiedzialność. To też fakt, że to czasami też płynie ze strony w ogóle rodziców, takie przerzucanie odpowiedzialności, nie? Z tą, nie wiem, szklanką wody na starość albo właśnie no po to cię mam, żebyś mi, nie wiem, pomagała. Tak. I jest okej, kiedy to jest naturalne.
kiedy jest jakaś równowaga pomiędzy tym, czyli to dziecko, ten dorosły, dorosłe dziecko jest w stanie z tym funkcjonować, jest w stanie prowadzić normalne życie, budować swoje własne rodziny i równocześnie utrzymywać relacje z rodzicami w taki sposób zdrowy. Czyli to jakby nie jest tak, że te relacje z rodzicami zajmują całą przestrzeń w życiu. Tak, bo często jest tak, że ta relacja jest tak zawiła, zagmatwana i taka gdzieś tam symbioza się robi, że na przykład ta córka czy ten syn no nie są w stanie życia ułożyć z kimś innym, bo tam za dużo przestrzeni jest zajęte właśnie na zajmowanie się rodzicami, na uszczęśliwianie rodziców i też albo próba naprawy z nimi jakiejś relacji z przeszłości. Mhm. Tak, czyli właśnie kiedy to dziecko dorosłe czuje, że ta relacja jest taka właśnie niespełniona, nieszczęśliwa, to później przez bardzo dużą część swojego życia próbuje tą relację jakoś ułożyć, jakoś z tym rodzicem się ułożyć. I to jest takie straszne miotanie się. To strasznie jest męczące, co? Bardzo męczące, bardzo. Więc tutaj trochę takie, ja wiem, że każdy jest inny, ale myślę, że takich sytuacji jest w gruncie rzeczy bardzo dużo. I tak chciałam się zapytać, czy w takiej sytuacji to nie jest nawet kwestia zrywania kontaktu, może w jakichś skrajnych sytuacjach, tylko bardziej się nauczenia stawiania pewnie pewnych granic. Tak, ponieważ takie zerwanie jest trochę takim pójściem na skróty i trochę takim właśnie zamiecaniem pod dywan. I taką trochę ucieczką przed prawdziwym problemem. Bo jeżeli jest taka sytuacja, że my się nie potrafimy z tymi rodzicami może nawet nie tyle dogadać, bo to trzeba, żeby się dogadać, to trzeba dwóch stron. Ale jeżeli tak nie potrafimy się z tym rodzicem właśnie jakoś tak po prostu porozumieć, albo mamy z nim problem, mówiąc krótko, to znaczy, że to jest problem w nas i my sobie musimy z tym poradzić. Musimy się z tym zmierzyć. Jeżeli na przykład nie kontaktujemy się z rodzicem, bo się go boimy, nie, a jesteśmy dorośli, albo właśnie, no nie wiem, tak jakoś w jakiś sposób unikamy, niby chcielibyśmy, bo to jest trochę tak, że wewnętrznie ta potrzeba jest. Oczywiście. I to jest to, co tak męczy, tak? Czyli z jednej strony, aha, odetnę się, będę miał z głowy i w ogóle mam was gdzieś. Ale mała Ania potrzebuje, nie? Ale dokładnie, ale mała Ania mówi, proszę cię, pokaż mi, że mnie kochasz, tak? Daj mi to poczucie, udowodnij mi, że jestem. Więc to jest takie, wiesz, takie takie miotanie się. I to jest strasznie spalające. Dlatego bardzo dobrze jest sobie te relacje z rodzicami ustrukturyzować, ustabilizować, zrównoważyć, zobaczyć, co tam jest. To są różne rzeczy, które tam gdzieś tam w środku siedzą i po prostu są nierozwiązane. I naprawdę, ja wiem, że niektórzy pewnie się z tym nie zgodzą, ale to tak jest, że relacje z naszymi rodzicami bardzo mocno wpływają na to, jakie mamy relacje później z naszym partnerem, z naszym dzieckiem, czy z naszymi przyjaciółmi. To jest po prostu trochę taka kalka później w życiu nam towarzyszy. Tak? Dlatego ważne jest, żeby sobie na tą kalkę spojrzeć i zobaczyć, czy to jest to, co ja chcę, czy to jest to, co mi służy. Bo może ten tata taki, wiesz, przemocowy, trudny i niedostępny, może dzisiaj już nie trzeba się go bać. Może można z nim porozmawiać, bo to jest tak, że to my mamy często tą złość taką do rodziców, nawet do takiego ojca, wiesz, przemocowego. I ta złość po prostu w nas siedzi, nie? I ma się ochotę mu to wykrzyczeć i ta złość po prostu tutaj buzuje. Buzuje. Tak. Często u mężczyzn to tak jest, że po prostu to tutaj się wychodzi, po prostu później paruje. A właśnie to, czego potrzebuje ten mały chłopiec, no to właśnie pogadania po prostu z nim, nie? Takiej uwagi trochę, nie? Tylko tak trochę sam ze sobą, bo to też jest tak, że my próbujemy się dogadać z tym rodzicem teraz, jakby na tym poziomie, wiesz, dorosłym, a tu trzeba zejść właśnie do tego dziecka i to tutaj z nim się uporać. Poza tym my też chyba często mamy takie wyobrażenie tego, jak byśmy chcieli bardzo, żeby ci nasi rodzice się zachowali. I ja kiedyś usłyszałam coś takiego strasznie mądrego na jednej ze swoich psychoterapii, bo jednak mimo wszystko z każdych coś tam można wynieść. To nie jest nigdy stracony czas. Że być może to jest tak, że ci rodzice już nigdy mi nie dadzą tego, co ja potrzebuję i że ja muszę sobie nauczyć sama. Tak. Tak, to dawać. I to jest kluczowe w psychoterapii. Bardzo trudne. To jest takie pogodzenie się, też kiedyś właśnie to usłyszałam, że to jest pogodzenie się z niespełnioną przeszłością,
Tak, jakby, bo my wychodzimy, często właśnie te osoby takie borykające się z trudnościami, no wychodzą z takiej pozycji ofiary i w ogóle tą przeszłość swoją, no jakby widzą bardzo, bardzo, bardzo źle, bardzo, bardzo w takich tragicznych i smutnych, szarych barwach. Mhm. I przez to też to wpływa po prostu na ich życie, bo mamy właśnie czy obniżoną samoocenę, takie poczucie niekochania, nie? przez rodziców. I to później znowu wpływa na wszystkie obszary w naszym życiu, bo na to, w jaki sposób pracujemy, w jaki sposób wchodzimy w relacje. Mhm. Mamy dużo takich osób właśnie zależnych, które się bardzo często poddają tej drugiej osobie, nie wchodzą jakby z relacji partnerskiej, tylko właśnie z takiej relacji zależnej, tak? Więc mamy bardzo wiele schematów, jak się przyjrzymy sobie dorosłemu, zresztą tak samo psychoterapeuci, bo też trzeba pamiętać, że psychoterapeuci też przychodzą, mają obowiązek przechodzenia swojej własnej psychoterapii. Też są ludźmi, też byli dziećmi. I też nie zawsze wychodzą z jakichś takich idealnych, w dużym cudzysłowie, tak, rodzin. Dokładnie, dokładnie. Każdy z nas coś ma. Tak, nawet w idealnej rodzinie zawsze. Ja uważam, zresztą zawsze mówię, że każdy powinien przejść psychoterapię, tak ale czy inaczej. Ale to jest tak, jak kiedyś mój kolega, też psychoterapeuta, właśnie mówi, no, zobacz, jak to jest fascynujące. Mówi, jedna pacjentka mówi mi, że znaczy, jakby omawiamy temat właśnie niespełnionego dzieciństwa, bo tata był niedostępny, bo go w ogóle nie było. Nie było. Natomiast sesję później przychodzi kolejna kobieta, która właśnie przerabia to, że taty było za dużo. Więc no właśnie, dlatego patrzymy zawsze indywidualnie, bo to też musimy pamiętać, że nie zawsze ta sama sytuacja wpłynie w taki sam sposób na każdego. Tak? Więc zawsze patrzymy na to indywidualnie, na splot różnych czynników, tak? Czyli właśnie jakieś... To nawet, przepraszam, wejdę ci w słowo, bo mam tą myśl, to nawet czasem widać po rodzeństwie, nie? O właśnie, tak. W ten sam dom, ci sami rodzice, ale wychodzi zupełnie dwójka różnych ludzi, nie? Więc jednak jeszcze też do tego dochodzą jakieś tam kwestie charakterologiczne. Też geny, też no, mówimy, no są to czyli takie genetyczne plus środowisko. Zawsze to jest gdzieś tam no, 50/50, tak? Więc nie wiem, nawet samopoczucie czy danego dnia, w którym się wydarza ta sama sytuacja, albo rola w rodzinie, bo też te dzieci przyjmują różne role. Pewnie, że tak. Tak, i to też wiadomo, no charakterologicznie, temperamentalnie, to no, wszyscy się różnimy, więc różnie dane sytuacje po prostu widzimy i przeżywamy. Mamy wpływ. Powiedziałaś, że czasami jest tak, że niedobory mogą powodować takie stany depresyjne, a czy może być w drugą stronę, że depresja daje ci objawy fizyczne? Oczywiście. Oczywiście. Jakie to najczęściej byś powiedziała, że są, jeżeli można to w ogóle jakoś uogólnić? Zacznijmy w ogóle od mechanizmu, bo no, to jest bardzo związane ze stresem. Kortyzol. Dokładnie. I no, ten kortyzol nam sieje po prostu ogromne spustoszenie. W momencie, kiedy w ogóle mechanizm cały stresu, tak? Czyli wtedy, kiedy nam się zdarza jakaś sytuacja, powiedzmy, traumatyczna, trudna, no to my reagujemy w taki sposób, że przygotowujemy się do walki albo do ucieczki. No bo to jest nasze... jakby... Tak, to jest tam ewolucyjnie, dokładnie. Dużo tutaj mamy atawizmów, no ale ewolucyjnie jakby mózg nasz dalej myśli, że te zagrożenia są takie same. No są inne i nie musisz w taki sposób reagować, ale nadal reaguje. To nie jest tyranozaur rex? Nie. Nie. Ale tak myślimy. Ale tak myślimy. I teraz tak króciutko, jakby co się dzieje. Zwiększa się w ogóle wydolność, tak? Więc no, żeby uciekać, no to musi się tutaj... do tego przygotować. Więc cały układ krążenia nam się tutaj zmienia, prawda? No szybciej nam ta krew płynie, układ oddechowy, ten oddech się spłyca, trawienny, prawda? No, zaczynamy kwestia biegunek, kwestia właśnie zaparć. Ale przede wszystkim no, w stresie w ogóle nam ten układ nerwowy nie jest, układ trawienny nam nie jest potrzebny, prawda? Więc w ogóle jest taki trochę na wyciszony, bok. No ale właśnie zatrzymanie, jakby znowu wchodzi w taki nieregularny rytm, no bo tutaj ten pokarm zalega, albo właśnie jest czyszczony, tak? Więc jest to jakieś takie działanie jakby nienaturalne, a organizm nie lubi nienaturalnych, jakby nie lubi być wyprowadzany z równowagi. Tak, homeostaza, takie dokładnie, dokładnie, a przecież stres jest właśnie wyprowadzaniem tego organizmu z homeostazy. I teraz, no wtedy może dawniej było jeszcze okej, bo ten może
Tyranozaurus nam się pojawia, może raz go spotykamy, prawda, na jakiś czas, albo no minimum, nawet niech będzie raz dziennie. Raz w tygodniu. Ale sobie wybiegamy, prawda, albo uciekniemy, albo zawalczymy i nam ten organizm wraca do równowagi. Natomiast no właśnie te dzisiejsze czasy są o tyle trudne, że tych stresów mamy więcej, bo albo właśnie, nie wiem, mail od szefa, prawda, albo pokłóciłam się z koleżanką, albo nie wiem, samochód mi się zepsuł, albo spóźniłam się do pracy, albo dziecko mi krzyczy, no po prostu mnóstwo tego jest, nie? To też w zależności od tego, co kogo, jak kto na coś reaguje. I to jest też związane właśnie jakby z podejściem, ze sposobami radzenia sobie, ale to za chwilę. Nie odbywamy tej ucieczki, nie odbywamy tej walki ucieczki, więc to wszystko nam się tutaj kumuluje. I teraz no, te układy, które są najbardziej, no, widzimy, gdzie się najwięcej dzieje, nie? Czyli właśnie układ tutaj trawienny, układ krążenia, układ oddechowy, też te stawy nam się tutaj usztywniają, prawda? Więc i ten układ kostny, no to się bardzo dużo dzieje i to nam się wszystko... Tak jakby każdy ten stres powoduje, że te właśnie poszczególne obszary nam się tak jakby, nie wiem, ścierają, wiesz, jakby to nie wzmacnia, a wręcz osłabia, nadwyrężają. No i teraz no mamy te choroby układu krążenia, prawda? Dlatego, że właśnie no, jak nam się ta wydolność zwiększa, no to wydzielamy dodatkowo glukozę, cukier. Mm. I to jak nie odbędziemy sobie tej walki, ucieczki, no to nam się to wszystko tutaj kumuluje, prawda? Więc nam się ciśnienie krwi zwiększa, więc mamy podwyższone ciśnienie, bo jest to standard, za chwilę będzie, tak? Jak ktoś ma bardzo stresującą pracę przez 8 godzin, po prostu to ciśnienie sobie tak leci, no to... to jest to już normalne za chwilę. Zawały i udary, tak? No bo gdzieś tam te naczynia, bo gdzieś ten cukier musi tutaj i ten tłuszcz, ten jakby zostaje wszystko w organizmie, tak? Więc też mamy kwestię też wagi, która nie jest łączona często ze stresem. Tak, nie jest oczywista, nie? A to przecież też ma ogromne znaczenie. Więc tych chorób właśnie takich psychosomatycznych jest bardzo dużo. Bo i mamy choroby układu oddechowego, i właśnie sercowo-naczyniowe. I przecież bardzo popularne, o ile tak można w ogóle powiedzieć, ale bardzo powszechne. Choroby układu trawiennego, jelito drażliwe, ciągłe biegunki, od razu często też osoby mówią, tak, że właśnie i wrzody, i pojawiają się biegunki, w ogóle jakieś takie niestrawności, zgagi. To wszystko jest odpowiedź organizmu na stres. A może być tak, że teoretycznie nie masz żadnej stresującej sytuacji, ale już po prostu żyjesz w takim chronicznym stresie, że ten twój organizm cały czas jest na tym poziomie? Nam się wydaje już, że go nie mamy. Właśnie. Tak, bo to są dla nas naturalny jakby sposób funkcjonowania. Ale to nie jest naturalny sposób funkcjonowania, bo to się cały czas dzieje. Tak. Po prostu on nie wychodzi. On jest cały czas w trybie przetrwania. Czyli to jest właśnie ten moment, kiedy dzieje się, więc wiesz, to też jest tak, że no, teoretycznie w zasadzie wtedy, kiedy organizm jest w super formie, nie? No bo przecież jest przygotowany do walki, to wszystko jest dobrze. No ale jakby jest pewna granica. Do pewnego momentu ten stres jest jakby dla nas fajny, motywujący efekt, bo efektywność nam wzrasta i jest korzystny. Tak. Natomiast no, po prostu ten organizm w pewnym momencie, on już zaczyna się wyczerpywać, więc nam wszystko zaczyna spadać. Więc wszystkie te obszary, które tu grają największą rolę, czyli właśnie koncentracja, pamięć. Do czego? No bo wtedy, kiedy mamy zagrożenie, no to my musimy szybko łączyć fakty, nie? Więc tutaj ta kora przedczołowa nam bardzo mocno działa. Pracuje. No ale wtedy, kiedy to trwa miesiącami, latami, bo na przykład projekt 3-miesięczny i po prostu nie śpimy, bo się stresujemy, tak? No nie śpimy dlatego, że nie chcemy spać, tylko dlatego, że się tak stresujemy, że właśnie przestajemy spać. Nie ma snu, nie ma regeneracji, więc jakby znowu powodujemy, że znowu to cały czas wszystko się dzieje. Dlaczego chorujemy, kiedy wyjeżdżamy na wakacje? No właśnie, bo odpuszczamy. Bo odpuszczamy, ale i dlatego, że w stresie nam ta jakby odporność też no się wzmacnia w jakimś sensie, no bo przecież musimy być odporni na ten ból, na to zagrożenie. Ale też jest tak, że ta odporność jest też nie we wszystkich naszych narządach, prawda? Bo ona trochę się, wiesz, przemieszcza w tym ciele, nie? No i wtedy, kiedy to zagrożenie właśnie miała, czyli jedziemy sobie na wakacje, no to nagle dopadają nas wirusy, prawda, i jakby zmęczenie. I to wszystko wpływa na to, że zaczynamy chorować, nie? Natura jest bardzo mądrze sobie to wymyśliła. Ale nas nie stworzyła chyba trochę do tych czasów, w których żyjemy, nie?
To no jest chyba problem, że nie jesteśmy stworzeni do tych czasów, w których teraz żyjemy, ale żyjemy tu, gdzie żyjemy i tego nie zmienimy, więc moje pytanie, bo też o tym wspomniałaś, jak w takim bądź razie my możemy oprócz, wiadomo, psychoterapii i tak dalej, w codziennym życiu pomagać sobie lepiej radzić ze stresem? Pytam ja dla siebie, ja dziękuję. Ja piszę o tym w e-booku. Podłączę, a potem kupię. Trzeba się skupić na czterech podstawowych, moim zdaniem, na czterech podstawowych właśnie obszarach, bo jakby widzimy, gdzie się najwięcej dzieje, prawda? Czyli właśnie układ krążenia, układ oddechowy, układ nerwowy, układ trawienny. To są jakby cztery podstawowe układy, które dostają, że tak powiem, najwięcej w kość wtedy, kiedy się stresujemy. I do czego jakby trzeba doprowadzić do tego, żeby ten stres nam się nie kumulował. Tak, czyli żeby, bo ten stres będzie, bo wiadomo, że on będzie, bo nie zmienimy czasów, taki mamy świat. Natomiast właśnie tym bardziej ważne jest, żeby wracać do siebie wtedy, kiedy właśnie ten świat nas trochę od siebie właśnie jakby odciąga, no bo właśnie szybciej, więcej, mocniej, prawda, bądź, nie wiem, sprawny, szybki i tak dalej, to tym bardziej, żeby być w formie, my musimy wracać do natury. W takim sensie właśnie jakby godzenia się na to, że jesteśmy ludźmi. Godzenia się na to, że po prostu każdy ten stres i te wydarzenia, które nas jakby dotykają, one na nas wpływają. I chodzi o to, żeby mieć te takie swoje narzędzia, wypracować. Ja mówię takie 30 minut dziennie. To jest obowiązek. Tak jak myjemy zęby, chodzimy spać, nie wiem, jemy śniadania, obiady. Tak samo te 30 minut dziennie powinno być obowiązkowe. Ja zawsze polecam, żeby to były takie 30 minut takie celowane w którejś z tych właśnie układów, tak? Czyli na przykład, kiedy mówimy o układzie oddechowym, tak? No bo wiemy, że nam się spłyca, tak? Więc żeby jakby wyrównać, no to możemy sobie zrobić ćwiczenie oddechowe. Tak? Czyli na przykład jednego dnia w tygodniu sobie to jakby dzielę na taką jednostkę pod tytułem tydzień i mamy 7 dni. Nie? Każdego dnia coś innego. Dla tego poszczególnego narządu. No i właśnie, mamy na przykład te ćwiczenia oddechowe. Super sprawa. Mamy dla układu trawiennego. No i teraz tutaj mam w ogóle mnóstwo rzeczy, no bo mamy jakby kwestia diety, to wiemy. Jasne. To jakby ja w to też nie będę wchodzić, bo, no bo to jest wiadomo. Ale w stresie bardzo mocno nam się kruszy mikrobiom. Tak, czyli ta flora jelitowa, która tutaj ma ogromne znaczenie, mówi się, że to jest taki trochę też drugi mózg. Więc ona nam się niszczy i to też doprowadza do wielu chorób. No i też przez to serotonina, jakby mamy kwestię, problem z wydzielaniem serotoniny, więc musimy zadbać o jelita. Czyli tutaj, probiotyki? Na przykład, ale musimy pamiętać, że mamy też specjalne probiotyki, jakby szczepy probiotyczne, jakby celowane, można powiedzieć, właśnie dla osób stresujących się, tak? Tak. Kolejne, ja w ogóle proponuję jednym z takich rzeczy, które warto po prostu sobie pić, żeby właśnie ten układ pokarmowy tak troszkę zregenerować, to jest siemię lniane. I oprócz tej diety, oprócz tego wszystkiego, co robimy właśnie dla naszego zdrowia, no to właśnie dobrze jest, żeby sobie właśnie raz na jakiś czas nawet to siemię lniane wypić. Ono bardzo fajnie nam tutaj pomaga, osłania, reguluje. Więc jeżeli nie robimy nic albo nie wiemy, co robić, to ważne jest, to można sobie od czasu do czasu, co drugi dzień, dokładnie. I ja mówię, jeżeli nie macie pomysłu, co robić i jakby co dla tego układu trawiennego, no bo dieta to już jest wiadomo, to już jest bardziej skomplikowana rzecz. Ja już jakby też wiadomo, że jakby ja nie jestem dietetykiem, więc nie mogę w to wchodzić i nie będę komponować posiłków. Ale właśnie siemię lniane, olej lniany jest właśnie takim, powiedzmy sobie, płynnym złotem, jeżeli chodzi o właśnie wspomaganie tego układu trawiennego dla osób właśnie stresujących się. Na pewno nie zaszkodzi. Dokładnie. Kolejna rzecz, ruch. I teraz ten ruch to jest też bardzo ciekawa sprawa, no bo to jest forma takiej ucieczki. W sensie trochę dajemy naszemu, czyli to jest trzeci już układ, dajemy naszemu organizmowi taką
Namiastkę. Dokładnie. Czyli możemy sobie spalić ten właśnie, ten cukier nagromadzony, tak jakby to paliwo, które się nagromadziło dodatkowo przy tym stresie, tak? I tutaj to nie musimy codziennie się katować na siłowni. Tutaj lekarze często stosują taką zasadę 3x30x130, czyli 3 razy w tygodniu przez 30 minut natętnie powyżej 130. Czyli to jest takie, ja sama sobie lubię takie ćwiczenia zrobić, na przykład jakąś tabatę albo jakieś właśnie, nie wiem, taniec, coś takiego ruchowego, jakieś aeroby, żeby właśnie dać temu organizmowi taką informację, okej, stoczyłeś walkę, stoczyłeś ucieczkę, koniec. Już możesz się odpocząć. Dokładnie, wracamy do równowagi, już spokojnie. No i teraz jeszcze kwestia, i teraz tak, ruch nam nie wystarczy, żeby sobie radzić ze stresem. No bo widzimy, tak, że ruch jakby nie jest wystarczający, no nie? Więc jeszcze bardzo ważne jest, żeby dawać też temu naszemu organizmowi informację, że jesteś bezpieczna. I teraz właśnie w tym świecie, w którym my żyjemy i tych zagrożeń jest dużo, dużo się dzieje, no to musimy często dawać naszemu organizmowi informację, nie tylko powiedzieć, hej, nic się nie dzieje, wszystko jest okej, tylko dać mu rzeczywiście informację, spokojnie, nie ma żadnego zagrożenia, możesz się wyciszyć. I tutaj fajne są takie ćwiczenia właśnie relaksacyjne, czyli takie, które nam pozwalają po prostu odłączyć się od tych wszystkich tutaj bodźców, tak? Bo my jesteśmy ciągle pod natłokiem bodźców. Bo telefony, no bo wiadomo. Nie wiem, powiadomienia, bo dzieci, bo no ciągle coś jest, tak? Nie możemy się zdarzyć w tej, nie wiem, dziczy, puszczy. Możemy, ale nie każdy tak może, więc są domowe sposoby na to, żeby właśnie sobie to zabezpieczyć. To jest tylko 30 minut dziennie, na przykład medytacja, na przykład treningi relaksacyjne, których jest dużo, Jacobson Schultz, też takie uziemiające, tak? Bo wiadomo, kiedy my jesteśmy w tym pędzie, w tym biegu, to ciało nam trochę w ogóle przeszkadza, nie? Bo ono jest właśnie takie niedoskonałe, chcielibyśmy być szybsi, lepsi, a ono nam gdzieś tam utrudnia, więc robimy wszystko, żeby nam nie utrudniało. Więc zamiast snu, bo na przykład jesteśmy zmęczeni, no to pijemy sobie 3 energetyki, nie? Czyli robimy dokładnie coś odwrotnego. Dokładnie, więc chodzi o to, żeby też z tym swoim ciałem się jakby znowu odzyskać takie połączenie, nie? Po prostu widzę, że on jest, jakby żeby w ogóle zacząć go czuć, co mnie boli, jakie to ciało mi daje w ogóle informacje. Sygnały. Bo no, ze stresem, z chorobami, no to właśnie to jest ten problem, że my to jakby późno widzimy, że my się nie godzimy na te sygnały, które nam ciało daje, tak? No bo nie znowu wiem, boli nas głowa. Pod dywan. Dokładnie, bo nie ma czasu. Nie ma czasu, a co mi da taki sen? Ja się wyśpię 3 godziny i mi to wystarczy. A sen jest ogromnie ważny dla naszego mózgu, żeby on właśnie nam później dobrze funkcjonował. Więc nie wiem, właśnie w przypadku projektów, tak? A to jeszcze nie wyśpię, a to jeszcze coś. A to jest tak naprawdę zapędzenie siebie w kozi róg, bo po 3 dniach niespania, złego jedzenia i w ogóle odcięcia od wszystkiego, po prostu też ten projekt nie będzie dobry. Dobry. No a poza tym to jest tak, że chcemy zaoszczędzić tego czasu na te 30 minut przysłowiowe dziennie, a potem na przykład skończymy już w takiej ekstremalnej sytuacji w szpitalu na 3 miesiące, nie? Dokładnie. Więc tak. Często to efekt końcowy jest dużo gorszy niż gdybyśmy rzeczywiście poświęcili dali sobie te pół godziny. Tak. I naprawdę to się bardzo sprawdza. Bardzo się sprawdza. Tylko pół godziny dziennie, czy na jakieś właśnie ćwiczenia oddechowe, czy na relaksację, czy medytację, czy jogę. Joga też jest fajna pod kątem właśnie takich, pod kątem układu w ogóle nerwowego, tak? No bo tutaj pamiętamy, że nerw błędny nam tutaj bardzo, bardzo mocno jest przeciążony, więc my, jakby, więc też ten organizm potrzebuje tego, takiego wyciszenia, odcięcia od bodźców, właśnie nie pędzenia, tylko spotkania samego ze sobą, tak? Też kwestia właśnie jakichś takich prowadzenia dzienników. To też jest fajna opcja, żeby sobie właśnie to wszystko wylać z siebie. To też ma bardzo fajną taką funkcję terapeutyczną, tak? Żeby właśnie te emocje wylać, te myśli, które w nas tak siedzą i też pracują i też powodują, tak? Że niektóre organy są bardziej aktywne, niektóre mniej i się gdzieś tam przez to niszczą, można powiedzieć. To się wszystko może wydawać z jednej strony takie banalne, z drugiej strony banalne, ale mało kto to robi. Tak. A z trzeciej strony tak sobie myślę, i o tym też rozmawiałyśmy przed tym odcinkiem właśnie a propos medytacji, że gdzieś tam zrobiłam kolejne podejście do tego, żeby tej medytacji spróbować.
I sam fakt tego, jak to co ci mówiłam, jaki ja ogromny dyskomfort czułam w ciągu tych 10 minut, w ciągu ostatnich dni, to był dla mnie taki sygnał, okej, czyli to jest rzeczywiście coś, co powinno się w moim życiu pojawiać w większej ilości. To jest tak jak z ćwiczeniami fizycznymi. Tak, pierwsze dokładnie. Ćwiczenia po długiej przerwie też są trudne, ja też się nie za bardzo chcę. No. Dlatego zaczynamy od 5 minut i sprawdzamy, co się dzieje, bo medytacja też nie jest też najlepszą formą od razu dla wszystkich, bo to jest takie spotkanie ze sobą. Jeżeli mamy ludzi, którzy nie spotkali się ze sobą od wielu lat. Tak, to medytacja może być zbyt ekscentralna. Może być naprawdę trudna, więc jakby szukamy. Ważne jest, żeby szukać. Nie poddajemy się, nie szukamy wymówek. O, dla mnie jest medytacja nie okej, więc ja w ogóle nie będę robić nic, bo oprócz medytacji jest wiele różnych innych rzeczy, które możemy dla siebie zrobić. Możemy pójść na masaż, bo tutaj te napięcia przecież są też ważne, tak? I bóle w ogóle, które mamy, bóle kręgosłupa, bóle stawów, garb, który nam tutaj rośnie, tak? To wszystko jest bardzo często wynikiem po prostu stresu. My jakby nie doceniamy. Tak, nie doceniamy tego, w jaki sposób stres na nas oddziaływuje. A jeżeli się przyjrzymy sobie, dlatego ja właśnie teraz bardzo mi zależy, żeby to wyzwanie, to chciałabym zrobić takie wyzwanie właśnie, żeby to było takie kompleksowe, żeby te osoby, które chciałyby z tego skorzystać, żeby się nauczyły w ogóle te sygnały z ciała w ogóle odbierać. Wyłapywać. Tak, żeby zacząć jakby widzieć siebie, tak? Czy już na ten dzień dzisiejszy, gdzie już to ciało mi daje informację, że już jest coś nie tak. Bo my się przyzwyczajamy, prawda, do bólu, albo jak tak będzie. Jak do wszystkiego, nie? A, dokładnie, to tak ma być, bo się starzeje, bo coś tam. Wcale nie. Ktoś kiedyś mówił, że to jest tak trochę jak z takim zębem, nie? Który tak na początku go tylko tak lekko czujesz przez x miesięcy, aż w końcu już to jest po prostu taki ból, że musisz iść rzeczywiście wtedy do dentysty. To jest podobna rzecz. Chciałam teraz przejść do takiego tematu, bo dużo się mówi, coraz więcej, może nie dużo, i cieszę się, że się dużo więcej mówi na temat depresji, ale jednak cały czas głównie wśród kobiet. I to nie jest tak, że tylko kobiety chorują na depresję. Powiedziałabyś trochę o tym, czym się będzie różniła depresja u mężczyzn, a potem też czym na przykład będzie się różniła u dzieci? Mówi się dużo i też te pierwsze w ogóle opisy depresji były też troszkę inne, dlatego że badano przede wszystkim kobiety. Ale dlaczego? No bo to kobiety się jakby zgłaszały. Badają się dokładnie, bardziej. Kobiety się badają bardziej. Natomiast kiedy troszeczkę właśnie bardziej zaczęli się pojawiać również mężczyźni, ale to nie jest tak, że oni się pojawiają, bo po prostu ich dotyka teraz, no tylko oni się nie diagnozowali, tak? Oni gdzieś tam bardziej... No facet musiał być ten silny, nie? Jeszcze bardziej kiedyś niż teraz. Niż chyba. Teraz, tak. Więc troszkę ten obraz jest inny. U mężczyzn oczywiście wiadomo, jest dużo też podobieństw, bo te osiowe objawy, tak, o których wspominałam, czyli właśnie spadek nastroju, spadek motywacji, spadek, znaczy taka niemożność odczuwania takiej radości. Również się pojawia. Pojawia się również bezsenność, pojawiają się również objawy psychosomatyczne. Natomiast u mężczyzn obserwuje się często takie zachowania agresywne. Tak? Czyli takie zachowania autodestrukcyjne i alkohol. Alkohol to jest często takim sposobem na właśnie radzenie sobie. No też to wynika, wiadomo, trochę jakby z tego, że mężczyźni są jednak trochę inni niż kobiety i ten trochę temperament, trochę budowa i hormony też, prawda? Które grają ogromną rolę. Dokładnie, to pewnie też wpływa na to, że ci mężczyźni są trochę tacy bardziej może agresywni, ale nie wszyscy, ale gdzieś tam rzeczywiście to obserwujemy. No ale to też wynika z tego właśnie z tego kulturowego podejścia, tak? Że właśnie mężczyzna to nie płacze i musi sobie radzić. I musi sobie radzić, nie? Więc jakby dla nich to jest bardzo trudne, kiedy właśnie są, nie wiem, jedynymi też żywicielami rodziny, kiedy z osoby takiej żywej, aktywnej i w ogóle pełnej wigoru stają się osobami takimi zupełnie innymi, to jest dla nich że trudne, że właśnie ich dopadło. Bo to często ze strony mężczyzn też zauważyłam, że pada właśnie, a to mnie to nie dopadnie, a to ja to bym tak nie mogę, jak tak w ogóle można. Też taka negacja w ogóle tej choroby. Bardzo często to widzę właśnie też u siebie na profilu w komentarzach, że to mężczyźni negują. Nie?
to raczej to traktują jako lenistwo, nie? I raczej jako tak, właśnie chciałam, fanaberię. Dobrze, że teraz to słowo wpadło. Mm-hmm. Mm-hmm. Więc widzimy, że jest negacja. Tak, więc kiedy dopada to taką osobę, no to jakby ona się z tym nie godzi, nie chce się z tym godzić, jakby, więc następuje maskowanie właśnie, bo jeśli napiję alkoholu, to będzie mi lepiej, bo mi to poprawia, tak, gdzieś tam nastrój, więc albo się wyżyje, nie wiem, szybkimi jakimiś jazdami, prawda, albo na motorze, albo gdzieś tam. Więc tak to rzeczywiście jest, że u mężczyzn ten obraz może być trochę inny. Trochę bardziej taki, że jest dłużej ukrywane. Bo, tak, o zdecydowanie. Bo wiesz, jak ja tak obserwuję, ja totalnie nie znam statystyk, mówię tylko o mojej własnej obserwacji, ale częściej przynajmniej się nagłaśnia, może tak nie jest wcale, częściej się słyszy jednak o samobójstwach mężczyzn. 8 na 10 mężczyzn, przynajmniej takie były statystyki na początku tego roku, kiedy pisałam tego e-booka, 8 na 10 samobójców to są mężczyźni. Mm. Więc 77%. A dlaczego? To jest strasznie dużo. Właśnie chciałam. Czy to jest tak, że po prostu już mężczyzna dochodzi, czy że kobieta jeszcze się zgłasza, że kobiety jednak się zgłaszają jeszcze w takim momencie, w którym przysłowiowo możemy uratować, a mężczyzna już po prostu to jest już taka ostateczność, że. No to ja to też widzę ze swojego doświadczenia. U mnie jest dużo więcej w terapii zgłasza się kobiet niż mężczyzn. Mm. Mężczyźni to jest. Naprawdę, może nie wiem, 20%. Niewielki procent. Tak, bardzo niewielki procent. Często w ogóle zachęcani przez rodzinę. Swoje. Tak, więc widać, że jest też, ta trudność jest. No myślę, że tak, że oni próbują własnymi metodami. Właśnie ja to jakoś spróbuję, a to sobie pójdę na piwo, a to sobie coś tam, jakoś spróbuję sobie z tym poradzić. Mm-hmm. Po prostu ta pomoc albo w ogóle nie dociera, albo dociera po prostu bardzo późno. Mm-hmm. I często no po prostu mamy tą negację taką, tak, że o mężczyzna to nie powinien, no jak to komuś iść i się komuś zwierzać. Kobietom jest łatwiej, bo my po prostu jesteśmy... Z natury się łatwiej. Dokładnie, tak? To jest też nasza natura, że my się lepiej komunikujemy, więcej się komunikujemy, bardziej się komunikujemy, łatwiej nam jest wyrażać swoje emocje. Nie ma też tego wstydu takiego. Jest też, bo to też nie możemy generalizować. Wiadomo, że jest, ale wydaje mi się, że jednak mniej, że jednak kobiety szybciej decydują się na skorzystanie z takiej pomocy niż mężczyźni. A jak na przykład, bo wyobrażam sobie, że ktoś może być teraz na przykład w takiej sytuacji, że jest kobieta, czy to żona, czy partnerka, czy to mama, czy to siostra, a może nie kobieta, może być też mężczyzna, ale dostrzegają u swojego partnera albo bliskiego, mówię mężczyzny, takie objawy, których on totalnie nie chce, że tak powiem, przyjąć. I oni się martwią. Jaki sposób komunikacji według ciebie byłby, bo wiesz, czasami to jest jeszcze większe zaprzeczenie, nie? Jak ktoś ci mówi, masz problem, to już wtedy jest, że na pewno ja go nie mam, nie? To jest bardzo trudne. Bardzo trudne, bo mamy różne systemy rodzinne, właśnie różne relacje. Profesor De Barbaro mówi o takim, o takiej nienachalnej obecności. Okay. I to jest super, super określenie, bo mamy dwie takie tendencje wśród najbliższych. Albo właśnie kiedy widzimy, że coś się dzieje, albo mamy tendencję do takiego zalewania, prawda, a idź się zgłoś, a coś tam, a zrób, a nie możemy tak, a nie wiem, a wstawaj, a nie udawaj, a idź coś zrób, a idź pobiegaj, a idź coś tam, prawda, jakoś tak przejmujemy taką kontrolę. Albo właśnie taka druga strona pod tytułem jakaś taka agresja się robi i taka no niezgoda w ogóle na to, co się dzieje, więc dobrze by było przede wszystkim te osoby bliskie muszą mieć świadomość tego, co się dzieje. Tak, czyli tutaj rzeczywiście jakaś psychoedukacja, nawet spotkanie z psychologiem, powiedzenie, co się dzieje. Tej rodziny, jeżeli pacjent, jeżeli ta osoba chorująca, nie, tak, czy z objawami nie chce, no bo rozumiem, że też mówimy o takiej, są sytuacje różne. No tak, tak, do tego też przejdę jakby... Znaczy idealna sytuacja jest taka, że oczywiście pójdzie wszyscy. I oni chcą iść, ale ja wiem, że tak nie jest, więc ja od razu idę idę krok dalej i tak jak to wygląda w rzeczywistości. Więc taka, no właśnie, przede wszystkim edukacja, wyedukowanie się, co się dzieje.
czy to rzeczywiście jest kwestia charakteru i osobowości, no bo też tak to też być. Jesteśmy w stanie to ocenić, prawda? Czy to jest osoba, która przez całe życie raczej była taka marudząca, nieobecna i nieobecna, w ogóle, tak? I taka nieangażująca się. No ale na przykład kiedy widzimy zmianę, tak? Że z osoby aktywnej, nie wiem, zmotywowanej, obecnej, ktoś nam po prostu, no... ginie, w sensie tak zamyka się, staje się niewidzialny i po prostu cierpiący, bo to jest po prostu cierpienie. To osoby, które tego nie przeżyły, to chyba nie są w stanie sobie nawet tego wyobrazić, jakie to jest cierpienie. Więc taka w ogóle edukacja i zrozumienie tego. Bo tutaj jest potrzebne bardzo dużo zrozumienia i bardzo dużo cierpliwości. Bo do tej choroby trzeba mieć naprawdę takie specyficzne podejście. Trzeba znaleźć tą granicę między właśnie nie zagłaskaniem, a też nie totalnym oddaleniem. Tak? Czyli właśnie taka nienachalna obecność, czyli jestem. Czy ta osoba wie, że jesteś. Dokładnie. Też takie doedukowanie się właśnie, bo mamy też kwestię tych suplementów, tak? Że może gdzieś tam brakować witaminy D3, kiedy już ten organizm jest taki wyczerpany mocno i ta osoba nie ma siły. Możemy próbować skonsultować to oczywiście gdzieś tam z lekarzem, tak? Natomiast może, żeby tak wspomóc tą osobę, żeby ona w ogóle zaczęła jakkolwiek funkcjonować. Próbować właśnie kwestią suplementów. Kwestia no, w ogóle tego wsparcia jest po prostu bardzo ważna. Czasami nie potrzeba nie wiadomo czego. Nie potrzeba, nie wiem, za siłę na siłę na ten spacer, czy po prostu do ludzi, tylko czasami wystarczy po prostu zapytać, nie? Czego potrzebujesz, czy w ogóle potrzebujesz, żebym ja tutaj była, bo może ty chcesz zostać sam, może ty chcesz potrzebujesz ten cały dzień w tym łóżku po prostu pobyć. Tak, sam ze sobą, ale wiedz, że ja jestem. I mogę z tobą w razie czego też pobyć. Dokładnie. Może coś ci ugotuję. Nie? Może jakby dać tą przestrzeń. I chociaż ja dlatego mówię, ja wiem, że to jest bardzo trudne dla rodziny. Bo kiedy widzą taką osobę, z którą nie wiadomo, co się dzieje, tak? I jakby widzą, że ta choroba po prostu zabiera im tą osobę bliską, to jest straszne. Więc naprawdę bardzo ważna jest cierpliwość. Współpraca w ogóle z lekarzem najlepiej. Warto, żeby mieć też w ogóle swojego psychologa i takie wsparcie, bo te rodziny potrzebują wsparcia, bo to są też choroby, które są ukrywane. Tak? Zwłaszcza gdzieś tam w małych miejscowościach. Zostaje mama, dzieci, mąż. Jedno albo drugie, nie wiem, załóżmy mąż zaczyna chorować i ta mama zostaje z tym sama. Wszystko właśnie jest na jej głowie. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że już pomijając, że jest na jej głowie, to że jednak depresja jest chorobą, która jest bardzo trudna, a o tym się mało mówi, tak. nie tylko dla osoby chorującej na depresję. Czasami myślę, że może być nawet trudniejsza w jakimś stopniu. Zawsze mi się wydaje, że łatwiej jest jednak być tą osobą chorującą, bo takie jednak, jak sobie przynajmniej wyobrażam, cierpienie jednak kogoś innego, kogo się kocha, jest bardziej bolesne czasami niż twoje własne, nie? No, ja nie chcę jakoś tak tutaj, wiesz, oceniać, kto nie jest legitymacją. Bo myślę, że tutaj jakby z dwóch stron różnie jest. Myślę, że z dwóch stron jest po prostu bardzo ciężko. Natomiast też dobrze by było pewnie, żeby ta rodzina po prostu była pod opieką, nie? Jakąś... Tak, no właśnie dlatego mówię, że często po prostu te osoby nie rozumieją, mają ogrom w ogóle lęku, co się dzieje, dlaczego się dzieje, dlaczego też ta osoba nie chce, wiesz, nic z tym robić. Więc tam się bardzo dużo dzieje, bardzo dużo dzieje, dlatego takie wsparcie dobrze byłoby mieć, po prostu, nie wiem, bliskich, specjalisty, jakkolwiek. No a niezależnie od tego, no bardzo ważne jest to wsparcie dla osoby chorującej. Bardzo ważne. Próbować właśnie ta rozmowa. Przepraszam, bo ci wchodzę. Rozmowa, bycie, ale... Aha, właśnie, uciekła mi jedna myśl, wiedziałam, że o czymś zapomniałam, bo też wiesz, o co chodzi, że osoby chorujące, one jakby widzą troszkę inaczej ten świat, nie? Oprócz tego, że on zupełnie jest taki troszkę ciemny, brudny, no to też widzą inaczej swoich bliskich. I to jest też tak, że pojawia się jakaś agresja w stosunku do nich. Nie zawsze to musi być agresja jakaś taka bardzo, ale po prostu taka złość. Jasne. Tak? Czasami nawet nie wiadomo dlaczego. Dokładnie, ale oni się wydają tacy inni. Też jakieś takie, wiesz, często się pojawia właśnie taki żal do tych osób, tak? Że właśnie, nie wiem, że nie wspierają, że nie rozumieją, bo trudno, pewnie, żeby też rozumiały czasami, tak?
Więc to też ważne, żeby wiedzieć, że to jest stan, w którym ta osoba no nie jest też tak do końca sobą. Tak, i to te słowa też, które są czasami wypowiadane i to zachowanie, że woli być sama, tak, że właśnie nie chce rozmawiać, bo często te osoby po prostu nie chcą rozmawiać, nie mają na to siły i chęci po prostu się jeszcze zagłębiania w ten swój świat. Więc takie też no bycie na dystans, tak? Jakby próba zrozumienia, taka życzliwość, ale też jest też bardzo ważne, żeby tych osób też z tego życia nie alienować, nie tak? Tak? Nie izolować, żeby dokładnie. Je jednak uwzględniać, nie? Tak, czyli właśnie jeżeli są jakieś takie obowiązki, których ta osoba mogłaby się angażować, bo tutaj ten wyrzut dopaminy jest bardzo ważny, tak? Żeby czuć się właśnie ważnym, żeby czuć, że coś się udało, bo te osoby generalnie no, niestety są w takim stanie często, że nie mają tej radości z nie wiem, z wykonanych zadań. Nie czują się w ogóle wartościowe, nie czują, że w ogóle coś potrafią, tak? No jest bardzo niska wtedy nam się samoocena. Tak. Więc jeżeli jakby jest taka możliwość, ta osoba jeszcze czuje się na siłach, to fajnie, żeby ją troszkę też angażować, tak? Żeby nie zupełnie odcinać od tego życia domowego, tylko jakoś ustalać, chociaż w najmniejszym stopniu, co ta osoba może być, żeby ona uczestniczyła w tym życiu. Tak? No i takie podstawowe rzeczy, tak? Czyli próbować właśnie troszkę ruchu, troszkę próbować motywować. To nie jest leczenie, ale to działa wspierająco w leczeniu, tak? Czyli właśnie suplementy, witamina D, trochę słońca, te 5 minut już, tak? Gdzieś tam być na słońcu już, na słońcu już robi dobrą robotę. Spacery też, tak? One też pomagają trochę właśnie tego kortyzolu, wyrzucić. Więc nie musi to być ćwiczenie na siłowni, nie musi być to coś mega takiego angażującego, ale no coś, co pozwoli tej osobie też się czuć ważną i też taką w środku tej rodziny, tak, żeby nie... Żeby tak ich też we wszystkim nie wyręczać. Nie, bo właśnie to też nie będą się czuli dokładnie. Jeszcze gorzej. Wiesz, czasami. To może też być taka sytuacja, że z jednej strony będą, wiesz, no, niezadowoleni, że właśnie ktoś od nich jeszcze czegoś wymaga, a z drugiej strony będzie i tak tutaj... źle, i tak niedobrze, nie? Dlatego ja też, no, ja wiem, dlatego mówię, że to jest bardzo trudne. Bardzo trudne. Bardzo potrzebne. To jest choroba całej rodziny. Mhm. I zachęcać przy każdej, znaczy nie przy każdej możliwej okazji, ale co jakiś czas po prostu do wizyty, do spotkania ze specjalistą, bo no, często te osoby bliskie są właśnie takim katalizatorem właśnie tych zmian, dotarcia. Właśnie do specjalisty. Tak prawie na koniec, przynajmniej z mojej strony, chciałam się ciebie jeszcze zapytać o dzieci i młodzież, dlatego że badania, które wykonywała w ostatnim czasie chyba Martyna Wojciechowska, tak, pokazywały, że to było chyba co piąte dziecko lub, nie wiem, dziecko w wieku szkolnym, które albo myślało o samobójstwie, albo próbowało. I ja też oglądałam ostatnio film, żeby nie przekręciła, Joe Bell chyba się nazywa tytuł, na faktach zresztą, o chłopcu, który był szykanowany w szkole ze względu na swoją orientację. No i on tego w końcu nie wytrzymał, ale tam był taki fragment, który dla mnie był taki strasznie dotykający, że on zanim podjął tą ostateczną decyzję, to próbował dzwonić do różnych znajomych i członków rodziny. Czy to jest trochę tak, że to jest taka, przynajmniej u dzieci i młodzieży, czy to jest trochę taka choroba samotności w dzisiejszych czasach? W sensie, dlaczego teraz to jest tak spotęgowane wśród najmłodszych? Wśród najmłodszych bardziej, natomiast u dorosłych też, bo mechanizm jest bardzo podobny. Podobny. U najmłodszych, znaczy generalnie, zanikają nam więzi. Zanikają nam relacje społeczne, a to jest, no my jesteśmy istotami społecznymi, więc my po to mamy język, po to się komunikujemy, żeby być wśród ludzi. My potrzebujemy być wśród ludzi. Więc kiedy nam te relacje zanikają, no bo właśnie, bo przecież dzieci dzisiaj mają mniej tych, nie wiem, podwórkowych, tak, prawda, tak jak znajomych. To było kiedyś. Tak. Mają, jest głównie internet i ten komórka, świat taki wirtualny. Tak. Nawet ja często gdzieś tam obserwuję, dzieciaki razem sobie gdzieś tam idą, są i wszystkie w swoim telefonie. Oczywiście nie demonizujemy, bo wiadomo, że te telefony są, będą i tak dalej. Tylko my też jako dorośli chyba sobie też nie zdajemy z tego sprawy, jakby jakie to będzie miało konsekwencje, że to wszędzie jest ważny umiar. Że okej, niech będą te telefony, ale...
miejmy też ten czas z rodzicami. To jest też w ogóle. Zjawisko jest bardzo szerokie, bo to jest kwestia i rówieśnicza, tak? Że właśnie, że te dzieci są bardziej w grach, w telefonach, w takim świecie wirtualnym. Też kwestia rodziców. Dzisiaj rodzice niestety nam po prostu pędzą. Zresztą sama jestem rodzicem, wiem jak jest. To wygląda. Jest to bardzo wymagające i też jest taka tendencja, żeby te dzieci właśnie gdzieś tam na te zajęcia, prawda, to zawiozę. I to też jest dla nas takie złudne, bo nam się wydaje, że to jest super jakby rozwojowe dla dziecka, prawda? Nie wiem, będzie sobie jeździł na 5 różnych zajęć, będzie super, nie wiem, wysportowany, będzie świetnie języków. Rozwinięty. I w ogóle nie będzie odstawał od rówieśników w niczym, a wręcz będzie lepszy. Tylko że to dziecko tak naprawdę w tym wszystkim, on nie potrzebuje tych sportów, on nie potrzebuje tego, żeby jechać tam na te zajęcia i być lepszy w tych zajęciach, tylko tak naprawdę on potrzebuje, żeby rodzic z nim po prostu był. I to nawet, wiesz, ten czas z rodzicami, ten czas w ogóle z ludźmi, to nie musi być czas nie wiadomo jaki. To nie jest taki czas, kiedy my musimy tylko o to, będziemy teraz tą zabaweczkę, teraz tamtą zabaweczkę, to mama ci tutaj jakby zorganizuje super czas, bo musi być super edukacyjnie i w ogóle rozwojowo i kreatywnie. Tak. Nie, czasami wystarczy po prostu obecność. Zacznijmy po prostu od tej obecności. Że nawet ta mama niech sobie robi obiad, czy sobie, no niech robi obiad, albo niech zajmuje się tymi rzeczami, ale żeby to dziecko widziało, że ona jest. Bo wtedy, kiedy okej, my mamy po pracy czas z dziećmi i rozwozimy tam na różne zajęcia, to my nie jesteśmy z tym dzieckiem. Bo po pracy jeszcze jesteśmy pewnie chwilę, te 15 minut jeszcze ciągle w pracy, myślami, a później dziecko idzie na zajęcia i nas nie ma. I to, że my jesteśmy tam obok, jeszcze super, jak jesteśmy obserwujemy. Tak. Ale jak w tym czasie jeszcze musimy jakby wiele innych rzeczy, to dziecko nas po prostu nie widzi. I jak ono się ma uczyć relacji z innymi w ogóle ludźmi? Jak ma budować relacje z innymi ludźmi, skoro nie ma relacji z rodzicami? Bo nawet jak rodzice są, to są w telefonach i jakby nie ma. Nie? Są też takie bardzo przerażające zresztą obrazy właśnie tych dzieci, które nie widzą rodzica, tylko widzą telefon. Nie widzą twarzy rodzica. To jest bardzo złe, bo też dziecku jest trudno te emocje odczytywać w ogóle, a ono się uczy przecież emocji od tych najbliższych od rodziców, na początku, tak. Od rodziców. Więc kiedy my uciekamy w telefon, kiedy uciekamy w swoje zajęcia, kiedy właśnie nie mam czasu, a ty po prostu sobie w tym czasie będziesz robił coś, a po prostu spotkamy się zupełnie wieczorem, no to jest dla dziecka bardzo trudne, bo może naprawdę mieć najfantastyczniejsze umiejętności i być naprawdę geniuszem w swojej dziedzinie, ale nic mu nie zastąpi obecności rodzica. I to nie chodzi teraz o obecność 24 godziny na dobę, bo to teraz też powiemy, ale nie ma czasu, prawda? No ja wiem, że nie ma czasu, ale chodzi o to, że wtedy, kiedy już mamy ten czas, kiedy nawet z dzieckiem jesteśmy w stanie poświęcić mu, nie wiem, 2 godziny, 3 godziny w ciągu dnia, to bądźmy z nim. Nie w telefonie, nie gdzieś tam zupełnie indziej, tylko chodzi o to, żeby to dziecko czuło, że my jesteśmy, że rozmawiamy z nim, że jesteśmy w ogóle zainteresowani tym, co się u niego dzieje. To może być pewnie zwykłe wspólne zjedzenie, nie wiem, obiadu bez telefonu. Ja na przykład wprowadziłam, mój mąż kiedyś tego nie rozumiał, ale u mnie w domu nigdy nie jadło się posiłków razem. Okay. Ja nie mówię, że to jest przyczyna moich zaburzeń odżywiania, ale nie było takiego normalizowania i wspólnego jedzenia. I dla mnie było to strasznie ważne, że jak ja będę miała swoją rodzinę, to żebyśmy przynajmniej w jakimś stopniu te posiłki po prostu razem jedli. Jakby nieważne, ty możesz jeść coś innego, ja będę coś innego, jest jakby nieistotne, ale po prostu jesteśmy przy tym stole wspólnie, nawet jeżeli to jest tylko kwestia 15 minut. Więc to nie muszą być duże rzeczy. Nie, to nie musi być też rozmowy na jakieś, nie wiem, fantastyczne tematy, żeby dziecko rozwinąć. Nie. Ono się rozwinie, bo kiedy dziecko, bo musimy to zrozumieć, że kiedy dziecko będzie się czuło kochane, bezpieczne, dziecko samo w sobie, my jesteśmy w samym sobie, my mamy ten potencjał do rozwoju. My to mamy, tylko to jest nam zabierane w trakcie po prostu naszego funkcjonowania, bo słyszymy ciągłą krytykę, bo właśnie, nie wiem, rodzic jest nieobecny, więc sobie jakoś zakompensujemy. Więc zaczynamy już się zastanawiać, aha, dobra, to mnie nie kocha, tak? No to okej, no to w takim razie będę musiała robić wszystko, żeby mnie kochał, więc jakby my to nabywamy tak naprawdę, a to... O co temu dziecku chodzi, czego ono najbardziej potrzebuje, to właśnie tej uwagi, tego takiego poczucia bezpieczeństwa, że nawet jak jesteśmy na tym placu zabawy, ja sobie tam, nie wiem, po tym drzewku chodzę, to wiem, że ta mama mnie asekuruje. Ona może jest gdzieś tam z boku, ale mam takie poczucie, że ona jest.
Nie, że... No tak, bo dzieci lubią sobie, znaczy może nie lubią, ale pewnie to tak trochę jest, że dzieci trochę sobie dorabiają historię, nie? Do takich sytuacji. Oczywiście. I potem w nie gdzieś tam wierzą, nawet jeżeli tak nie było, nawet jeżeli ta kłótnia nie była przez nich, albo nawet jeżeli ten telefon, przed którym siedzi mama, to nie jest ważniejszy. Ale tak czują, właśnie, bo mamy ten egocentryzm tutaj, który nam się pojawia. Czyli jakby odbierają wszystko w stosunku do siebie. Tak, czyli właśnie mama, nie wiem, jest teraz zła, no to ja coś źle zrobiłam, więc muszę być grzeszna. No stąd mamy też bardzo często ten perfekcjonizm, który się nam jakby rodzi, tak? No bo musi być wszystko idealnie, bo gdzieś tam zauważyliśmy, że to cieszy rodzica na przykład, nie? Bo nie sprawiamy problemów, nie? Albo na przykład rodzica nie ma i nie jest zainteresowany, ale na przykład widzimy, że jak mamy super stopnie, to wtedy jest uwaga, jest, wiesz, pochwała i mamy tą namiastkę tej takiej relacji, tak? Więc się nauczyliśmy, aha, dobra, to ja się muszę dobrze uczyć, to wtedy będzie dobrze między mną a rodzicem, tak? Albo na przykład, nie mówisz, tak zawsze jest, ale tak często się pojawia. Podobnie też w jakichś takich sportowych różnych rywalizacjach i sukcesach, że no, często mamy właśnie po wielu latach treningów i sukcesów, problem taki, że w zasadzie to ja nie chciałam tego robić. Bo robiłam to dla mamy i dla taty, albo dla taty. Tam siedzi taki jeden. No więc właśnie. No, tak, bardzo prawdziwe. Temat depresji to jest temat rzeka i ja na pewno mogłabym z tobą rozmawiać pewnie jeszcze z 2 godziny na ten temat. Ale pytanie, które się staram prawie zawsze zadawać na koniec rozmowy, to czy jest coś, o co ja nie zapytałam, co ty uważasz, że jest istotne, o czym jeszcze warto byłoby powiedzieć? W zasadzie powiedziałaś sobie bardzo dużo. Myślę, że pewnie osobom, które będą tego słuchać, jeszcze w trakcie pojawią się pytania. Natomiast ja myślę przede wszystkim może 2 rzeczy, którą chyba trzeba podkreślić, bo to już sobie powiedziałyśmy, ale... Kwestia takiego akceptacji naszej natury, czyli poza tymi wszystkimi rzeczami, które robimy, wyzwaniami, które mamy jakby w świecie, ważne jest, żeby nauczyć się, i to są na to różne sposoby, różnymi metodami możemy do tego dojść, żeby robić wszystko, żeby akceptować, lubić siebie. I też akceptować swoje takie, nie wiem, ułomności, negatywne może jakieś, albo takie strony, których po prostu nie akceptujemy. Nie do końca. Bo nie do końca lubimy. Właśnie chodzi o to, żeby może w jakiś sposób to zaakceptować, albo nad nimi popracować, ale nie żyć w takim przekonaniu, wiesz, że jesteśmy niekompletni, że jesteśmy źli, tylko raczej szukać rozwiązań. Właśnie 2 rzecz. Nie skupiamy się na problemach, tylko... Fajna zmiana takiego podejścia na szukanie rozwiązań. Kolejna rzecz, kwestia takiej powrotu do natury. Czyli dużo właśnie jakby spacerów. Nie udawajmy, że tego nie ma. Jakby dążmy też do tego, tak? Czyli właśnie kwestia oddechów, kwestia lasów, prawda, różnych ziółek, aromaterapii, które są, które natura nam dała po to, żebyśmy z tego korzystali. I kolejna rzecz, wsparcie społeczne. Budujmy relacje i zachęcam Państwa do tego, żeby budować zdrowe relacje. Zasada jest taka, że relacje mają nas wspierać i mamy wychodzić z tych, nie wiem, spotkań, rozmów silniejsi, zadowoleni, albo z jakąś refleksją nawet, bo to nie zawsze musi być super przyjemna rozmowa, ale z refleksją, ale też z takim poczuciem właśnie, nie wiem, zaufania i tego, że ta druga osoba jest dla mnie dobra i mogę na nią liczyć. I takie relacje powinniśmy budować i takich relacji, takich osób dla siebie szukać, bo to wsparcie społeczne jest bardzo ważne, bo działa i profilaktycznie dla różnych chorób, no ale też działa leczniczo w sytuacji, kiedy nam te choroby się pojawiają. Więc tak, takie zasady. Ja ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję. Jeszcze bardziej ci dziękuję za to, że w ogóle przyleciałaś specjalnie na tą rozmowę. I mam nadzieję, że tak jak ja, bo to jest też forma jakaś spotkania z osobami, które nas oglądają, każdy po tym odcinku odejdzie z taką właśnie refleksją. Mam nadzieję. Bardzo bym sobie tego życzyła. Bo ja na pewno odchodzę. Cieszę się.
Także jeszcze raz dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.